co ciebie młodego, jeszcze muzyka, fascynuje w komedzie? Co w nim jest ciekawego? To, co na początku bardzo, bardzo mnie zafascynowało, to była ilustracyjność jego muzyki, ilustracyjność tematów filmowych tak naprawdę, bo większość jego znanych kompozycji, także utworów no, obecnie uważanych za stricte jazzowe, miała swój początek na użytek różnych filmów, właśnie Katorna jest tutaj najlepszym przykładem. I to, jak wspaniale Krzysztof Komeda potrafił wyrazić nastrój tych filmów, było dla mnie no, czymś no, wielkim odkryciem. I sam chciałem również spróbować swoich sił w kompozycji. I też miałem taki cel, można powiedzieć, żeby również moje kompozycje były na tyle sugestywne, żeby pobudzały wyobraźnię słuchaczy. Być synem tak słynnego, sławnego ojca, również kompozytora wybitnego, pianisty, kompozytora Włodka Pawlika. Czy to pomaga, czy to przeszkadza? Jest to na pewno też, przepraszam, że tak zaczynam. Jest bardzo inspirujące to, co robi ojciec i w zasadzie ta inspiracja z jego strony była czymś podświadomym dla mnie tak naprawdę, ponieważ od dziecka otaczała mnie muzyka, otaczał mnie jazz i między innymi właśnie muzyka mojego taty, na którego liczne koncerty przychodziłem i zawsze jakoś tak bardzo pozytywnie reagowałem na jego twórczość, na jego muzykę. Zresztą tak jest do dzisiaj i bardzo podziwiam go za wszechstronność, za to jak wiele, jak wielu płaszczyznach muzycznych się porusza z olbrzymim powodzeniem zarówno w jazzie, jak i w muzyce filmowej i wielu jeszcze innych gatunkach i podgatunkach. Dlatego no jest to dla mnie też ważne źródło inspiracji.
wam grało jazz w kasynie? Czy to jest dobre miejsce do, na takie koncerty? Co myślisz o podkowiańskiej publiczności? Jest to bardzo dobre miejsce, ponieważ można nawiązać bardzo bliski kontakt z publicznością. Publiczność siedzi bardzo blisko, bardzo żywiołowo dzisiaj reagowała podczas koncertu i rzeczywiście widać było, że chłonęli to, co się działo i to również bardzo pozytywnie wpływało na to, jak my graliśmy, jak nam się grało. Była to nie tylko interakcja między nami, ale też odbieraliśmy bardzo pozytywne impulsy ze strony publiczności i dlatego właśnie uważam, że to miejsce jest jak najbardziej optymalne dla koncertów jazzowych, właśnie z racji tej klubowej, można powiedzieć, atmosfery. Dziękuję bardzo za rozmowę, życzę powodzenia. Dziękuję.